Ma to fajnie, ale... Ja jestem w 16 klubie. Psuły. Zrazu deportacja. Cześć, witam Was na swoim kanale. Dzisiaj mam gościa, to jest Karina i zaprosili ją, żeby ona powiedziała o różnicach, które widzi pomiędzy Polską a Ukrainą. Mieszka tu już chyba z 2 lata, także ma bardzo świeże postrzeganie polskie. I byłam ciekawa, co ona myśli w ogóle o życiu tu, także jeżeli jest Wam ciekawa, proszę tu zostać. Dobra, zacznijmy od początku. Cześć wszystkim, witam wszystkich serdecznie. I dzisiaj Hanna mnie zaprosiła. W końcu, ona właśnie bardzo prosiła, żeby ją zaprosiła na swój kanał. Żartuję. Na nagranie takie i właśnie długo myślałam o tym, co mogę powiedzieć na ten temat. I dużo miałam różnych pomysłów, bo w sumie naprawdę od początku wiedziałam taką tą wielką różnicę między Ukrainą a Polską, więc teraz jakoś tak napisałam to wszystko. Właśnie Karina pracuje jako fryzjerka, codziennie ma do czynienia z Polakami, z polskim, ma lepsze polskie od mojego, także myślę, będzie Wam łatwiej to zrozumieć. No i właśnie z tego doświadczenia, ona chyba jest jedną osobą, która ma na tyle dużo do czynienia z Polakami na co dzień, z różnymi osobami, także myślę, że to będzie taka fajna historia, jak to wygląda u niej. Szczerze mówiąc, od początku, może pamiętasz, jak tylko przyjechałam, to mieliśmy taką sytuację, że wcześniej uczyłam się języka na Ukrainie, ale jak przyjechałam, to mówiłam ci, Helen, przetłumacz mu, bo ja nie umiem. Ja tak się bałam po prostu. Pamiętam, z rok chyba uczyłam, tak? Tak. Powiem, że nie jest mój polski jeszcze tak idealny, ale staram się i mam nadzieję, że... Ale lubisz uczyć polski? No w sumie lubię i bardzo się cieszę, jak ktoś mnie poprawia w jakichś tam błędach albo tam nieprawidłowo powiedzonych słówkach. I tak poprosiłam przygotować Karinę 10 faktów, co jej podziwia tu w Polsce i w czym jest różnica. Pierwszy fakt to był to, że w autobusach w Polsce nie macie człowieka, który chodzi i sprzedaje bilety na dojazd, ale macie kontrolę! Właśnie. Możesz nie kupić bilet i nikt ci nic nie powie w sumie, czyli zawsze bilet kupujesz. Czy kupujesz bilety? Kupuję. Zawsze. Dobrze. Tak, jest. Bo właśnie nie każdy mój znajomy kupuje zawsze, to mnie denerwuje, bo uważam, że jeżeli osoba nie może pozwolić sobie kupić bilet za 3 zł, no to co on tu robi? Jeżeli nie może tyle zarobić. Ale dobra, nie o to chodzi. I w sumie siadam do autobusu i akurat w naszym mieście w Opolu to mamy tak, że bilet musisz kupować u kierowcy, czyli wchodzisz z przodu przez... Nie mamy żadnych takich aparatów takich do kupienia w autobusie. Takich biletowych. Ale jest taka aplikacja. Aplikacja, tak. No i w sumie wsiadasz do autobusu, kupujesz u kierowcy, idziesz tam na miejsce, stoisz, nie wiem, jak już chcesz w sumie. No i jedziesz, spokojnie sobie jedziesz. No i niektórzy w sumie nie kupują tych biletów, bo można wejść tam z tyłu, przez te drzwi albo z środku i jechać sobie. Tak, tak robią. To wytne. No i nie tylko Ukraińcy, szczerze mówiąc. Wszyscy, cwaniaki, ludzie cwaniaki. W sumie jak wsiadasz do tego autobusu, akurat w moim mieście Winnicy jest tak, że idzie taka pani, wszystkich rozsuwa i mówię, kupujemy bilet, płacimy za dojazd. A jeszcze najczęściej ona jest taka troszeczkę... Trochę gruba. Taka niemała, chuda dziewczynka. Dlatego, że przejdzie i połowa autobusa już jest grubiutka. Puste. Znaczy na początku jest taki moment, że ludzie po prostu jako ryba w słoiku stoją taki blisko, takie szproty. Takie szproty. A jak ona przyjdzie, to połowa autobusu jest puste i się można tyle z osób po prostu. No jak ta pani idzie, to każdy po prostu robi tak o... Mi się wydaje, że to jest taka fajna różnica, bo każdy rozumie to, co jego akurat czeka. Masz świadomość tego, co go czeka, jeżeli będzie jechał tak bez biletu, jeżeli będzie takie cwaniaki. Kiedyś miałam taką sytuację, że weszłam do autobusu i dałam do kierowcy 10 zł. I on mi mówi, że no nie ma reszty, chociaż bilet kosztuje ile? 3
3 zł, a studencki to jeszcze mniej. Ale siadam do autobusu, a on mi mówi, że nie ma reszty, niech pani szuka drobne i po prostu, no nie miałam drobnych wtedy, no nie miałam i 10 to było po prostu najmniejsza taka kupura, którą miałam wtedy w tym momencie. Banknota, sorry. Chyba tak to się po polsku nazywa jakoś. I daj mi wtedy 10 zł, mówiąc, że nie ma, no niech pani szuka. I szczerze mówiąc, nie oczekiwałam tego, że ludzie dookoła zaczęli po prostu szukać wszędzie drobne. Chyba z 3 panie, które siedzieli tam blisko kierowcy na tych stanowiskach, zaczęli szukać te drobne i mówić: o, wiesz co, ja mam tu złotówkę, a tam mówię: a, to ja mam jeszcze 1,5. I jakaś tam dziewczynka, taka studentka, mówię: no, jeszcze teraz poszukam, ile tam jeszcze potrzebujecie? 50 groszy. I zaczęła szukać. Ja mówię: nie, no, tylko potrzebuję rozmienić te 10 zł i tyle. A oni: nie, no, ale nie mamy rozmienić, ale tutaj pani coś znajdziemy, nie? To tak naprawdę takie jest miłe. Takie bardzo miłe, bo też mnie kilka razy tak uratowało od normalnie kary. Tak, od kary. Bo ty masz pieniądze, ty chcesz kupić bilet, masz świadomość, że potrzebujesz go, ale nie ma możliwości. To jest najgorsze, że jeżeli w tym momencie trafię kontrolę, to lipa. No. I kolejna różnica, które widzisz? To dzień dla kościoła i dzień, żeby spędzić go z rodziną, to jest niedziela. No właśnie, to jest bardzo widoczna ta różnica. Właśnie u nas też jest jakoś tak, o niedzielę to jest dzień, raczej sobotę to jest dzień sprzątania. Dzień sprzątania, a niedzielę to dzień odpoczynku. Tak, tak, ale tu jest tak naprawdę, to po prostu to widać. Tak jest. Dzień kościoła. I bardzo było to fajnie, jak przyjechałam tutaj, to zauważyłam, że na przykład w niedzielę jak idziesz, to w prawie każdy sklep zamknięty w centrum miasta akurat i dużo ludzi, taka, nie wiem, wielka ekipa, taki tłum normalnie gdzieś idzie. Mówię: a co się dzieje w ogóle, tak dużo ludzi? Aż tak na nie patrzą, no do kościoła ludzie idą, nie? I co? Skąd jesteś? Tak, więc dla mnie to było takie bardzo, bardzo dziwne i bardzo, bardzo fajnie w sumie, bo na Ukrainie takiego nie wiedziałam, żeby normalnie w prawie... W niedzielę o 8 rano. W niedzielę o 8 rano i tłum ludzi po prostu idzie każdy do kościoła. To widać tylko na Na Wielkanoc, na Wigilię, na takie różne nasze święta prawosławne. Na Wielkanoc, no. Aha, i bardzo fajnie to jest, że w niedzielę Polacy spędzają czas z rodziną. To jest słodkie. To po prostu każdą niedzielę każdy Polak spędza czas z rodziną i jest to po prostu takie superanskie. Widać, że rodzina to jest ważne. Bardzo ważne dla każdego. To jest bardzo ważne. To jest relacji. No, tak, akurat po kościele na przykład, jak oni jadą na obiad. Nie wiem, co w naszym regionie, bo wiecie, na przykład postrzegamy Polsku, Polska, Polaków, właśnie środowisko, gdzie jesteśmy właśnie w opolskim regionie, także tu jest bardzo to taka różnica widać. Nie wiem, jak w innych częściach Polski. No i to bardzo po prostu takie superanskie, to, że po kościele od razu cała rodzina jedzie do domu na obiad. Rosół, to jest rosół. Wiem, rosoła tak naprawdę. To jest taka mała zupka z dzieciństwa. No i bardzo fajnie, na przykład jak u nas tu w Opolu zaczyna się wiosna, lato, to od razu widać, że niedziela to czas, żeby spędzić normalnie z rodziną, bo każdy wybiera się na rowerkach, na rolki, na jakieś spacerki i to takie bardzo miłe. Co cię podziwia? To taki sezon sprzedaży. Kobieta. Ja to bardzo uwielbiam po prostu. I naprawdę pierwszy raz z takim czymś spotkałam się, kiedy zaczęłam pracować w tym zespole, gdzie pracuję. I mówię: no, potrzebuję teraz do koleżanki, opowiadam jej, że potrzebuję teraz tam coś sobie kupić, czy spodnie potrzebowałam, już nie pamiętam. A ona mówi: no poczekaj, no w sumie jak za bardzo teraz nie potrzebujesz, to możesz poczekać, to niedługo będą wyprzedaże. Ja: ale o co chodzi, jakie wyprzedaże? A ona: no to u nas w grudniu się zaczynają takie wielkie wyprzedaże. No, czekałam na te wyprzedaże, szczerze mówiąc, pierwszy raz, jak tylko przyjechałam i byłam po prostu w szoku, bo takie przeceny na minus 50, minus 70% to było takie: o, ja chcę to. I w sumie i tak, jeżeli taka jest
wypłata w miesiąc i tyle tam kosztują spodnie, to i tak w sumie możesz sobie pozwolić, bo na Ukrainie, żeby kupić normalną kurtkę na zimę, to musisz... Jedne dżinsy kosztują jak połowa minimalnej krajowej. Nie mów. No, jedne spodnie dżinsowe kosztują jak połowa... Jak połowa wypłaty. Jak połowa wypłaty minimalnej krajowej. Wyobraź sobie tak mieszkanie, połowa za mieszkanie i połowa Ja po prostu teraz tylko tak sobie myślę i... Gdzie ludzie biorą pieniądze? Jak tam po prostu? I tak, kolejny fakt, który cię tu podziwia. Samochód za jedną opłatę, powiedzmy. Ja się to co powiedziała przed. Tak. No dobra, przesadę, można tam za dwie i pół wypłatę, także porządny samochód. No, także taki, porządny. Który wyjeździ. Tak. I gadałam z moją koleżanką i ona mówi, no co, jak tam, jaki masz samochód na Ukrainie? A ja... Co? Mam 20 lat, jaki samochód? Ona, a jak? Boże, a prawo masz? Ja, no nie mam prawa jazdy. Jak ty? Masz 20 lat i nie masz prawa jazdy? Mam 30 i nie mam prawa jazdy. Pateczka. Więc zdecydowałam, że trzeba robić prawko i każdy u mnie w pracy pyta już, kiedy zrobię to prawko, bo ja nie piję, więc... Żeby brać mnie ze sobą na imprezy, a tak to niewygodnie, no wiecie. I tak, następny fakt od Kariny to jest... Kariera! Kariera dla Polaków, zauważyłam to, że jest to bardzo ważne, bo w sumie nawet każda kobieta chce najpierw skończyć studie, znaleźć porządną pracę, zarabiać dobrze, a już później dopiero myśleć o rodzinie. Nie powiem, że w sumie aż każda, ale tak większość kobiet, większość dziewczyn. Może to jakoś to zmieniło teraz, nie wiem, ale właśnie to widać, to różnice bardzo jest. U nas jakoś tak 20 parę lat to jest główna zasada dla większości dziewczyn, to znaleźć męża. Wyjść za mąż! Wyjść za mąż i zbudować rodzinę. No wiadomo, że kariera, jakoś tam rozwój, tam jakieś osiągnięcia jakiegoś poziomu, to ważne, ale właśnie takie relacje rodziny to najważniejsze chyba dla każdej dziewczyny. Tak jest, tak jest. I też chcesz za mąż? Ona jest wolna? Nie, w sumie... Często mnie pytają, czy znam jakąś wolną, piękną, fajną dziewczynę? Znam. Więc dla mnie też teraz ważna kariera i mi się wydaje, że to taka główna zasada na razie dla mnie. No bo to troszkę jest inaczej. Jak przyjeżdżamy tu, dla nas jest ważna praca i kariera, bo od tego zależy nasza przyszłość tu, bo potrzebujemy te papiery, zawsze musimy to mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że cały czas musimy o to się starać, żeby tam wszystko było dobrze, żeby był taki konkretny, oficjalny powód dla naszego pobytu tu. Także to nie możemy tak olej zostawić i powiedzieć, a teraz chcę rodziny, za mąż i dziecko i koniec. Nie, ale nawet w sumie nie o to chodzi, a o to, że na przykład, jeżeli masz pracę, którą bardzo kochasz, którą uwielbiasz, którą żyjesz i chcesz rozwijać się w tym zawodzie, w swojej pracy, to mi się wydaje, że akurat idziesz do swojego celu i tyle. Ale dalej to w tym następnym naszym filmiku. Tak, w poprzednim filmiku proszę zobaczyć, tam Karina wszystko powiedziała. Ostatni fakt od Kariny, ta różnica, która nam tu postrzega, to jest? To bardzo, bardzo, bardzo fajna różnica, to starsze kobiety, którzy tak ładnie wyglądają, które po prostu patrzą za sobą i Boże, tak jest stara... Jak to powiedzieć lepiej? Starają się o sobie? Tak, starają się o swoim wyglądzie. I to właśnie jest różnica, bo u nas raczej na odwrót, że młode dziewczyny... Młode dziewczyny starają się. No bo chcą wyjść za mąż. A później mam męża, po co? To już taka chusteczka. Jeżeli tam wyłapali bardzo fajnego męża, to tam już musisz więcej się starać, żeby w tych relacjach zostać. No ale jak masz 70, no to co? To chusteczka, ogródek i buraki. No właśnie, nie, ale naprawdę jest różnica, tak widać. Większość takich pięknych kobiet, których bardzo się starałem cudownie wyglądać. I ja po prostu jestem filmowcem i zawsze dla mnie jest to bardzo ważne, jak wyglądają ludzie i tak od strony estetyki, że po prostu lubię dobry obrazek i jak widzę po prostu kobiet, który jest naprawdę pięknie
pięknym wewnętrznie i zewnętrznie, to niesamowite. To jest najlepsze połączenie, które można znaleźć w filmie. Chciałam tylko dodać, że mamy w pracy jedną pani. Szczerze mówiąc, nie powiem, ile ona ma lat, ale bo tak 80 ileś na pewno. I ona przychodzi w takich okularkach, z takim, jak to się nazywa? Patyczkiem? Nie wiem. Także, że ma jakieś wady już. Tak, że widać, że jej ciężko już chodzić. Ona ma tam 80 parę lat. I ona przyjeżdża albo samochodem, albo taksówką, z komórką. Jeżeli tam na przykład przyjechała taksówką, to ona później wyciąga swoje okularki, wiesz, i tak siedzi, widać, że ta linza taka po prostu szeroka i ona patrzy w swoją komórce, tak naciska numer do taksówki, zadzwonię sobie, zamówię taksówkę i przyjeżdża, żeby zrobić porządek na głowie. I ona jak przyjeżdża, to mówię: "Oh, w końcu wybrałam się do państwa, bo już nie mogę patrzeć na siebie." I to jest tak po prostu superanckie. Chciałabym dla mnie w takim wieku myśleć o tym, jak wygląda moja głowa. Boże, ja po prostu marzę tak spędzić swoją starość, żeby... W sumie na Ukrainie mamy tak, że jeżeli masz tam 70-tkę, 80-tkę, to już no, już... Bardzo mało, w Odesie jest dużo takich pani, które właśnie też tak starają się o swoim wyglądzie. To właśnie taka różnica Odessy, no. Ale większość, może w Kijowie też, nie wiem, ale tak w mniejszej ilości chyba. Ale w takim wieku za 80 to mi się wydaje, że prawie już każda chodzi z chusteczką taką. No nie, już jest taka... No nie wiem, może mi tak po prostu się wydaje. Są wyjątki. Ważne, jaki jest człowiek, jak postrzega swoje życie, ludzi dookoła i jakie ma cele. Ale też ważne, gdzie mieszka. I właśnie o to zawsze wam mówię, że w Polsce jest niesamowite dużo możliwości, więcej niż tam na przykład w naszym kraju. I to jest bardzo fajnie. Mam nadzieję, że te historie, te postrzeganie Kariny, które usłyszeli teraz, wam się spodobali. Proszę lajkować i jeżeli będzie dużo komentarzy i lajków, to zaproszę Karinę do jeszcze jednego odcinku, gdzie ona powie o innych takich różnicach, które tu zauważyła. Nawet jako fryzjerka. Wiecie co, powiem ci, że ten polski naprawdę jest nie tak łatwy. Nawet za 2 lata mieszkamy tutaj, a w sumie jeszcze niektóre słówka ciężko, po prostu... Rozumieć łatwiej. Naprawdę bardzo szybko rozumiesz i nie wiem, może z 90% teraz już rozumiem wszystkiego, co mówią do mnie, a z mówieniem jest... Ciężej. Ale ogarniamy to. Ogarniamy. Dziękuję, że oglądali ten odcinek. Dziękujemy. I do kolejnego odcinku. Do kolejnego. Pa, pa, pa.